banki w obliczu dostrzegania coraz więcej rosnących ilości zagrożeń, które pojawiają się i są nakierowane zarówno na same banki, jak i klientów, zdecydowały się o powołaniu Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Rolą tej komórki, która funkcjonuje w strukturach Związku Banków Polskich, jest wspieranie banków i koordynowanie incydentów, których obsługa leży po stronie banków. Nawiązujemy relacje, wymieniamy się informacjami, analizujemy te informacje, udostępniamy zaufaną infrastrukturę do wymiany informacji. Taka jest rola Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Banki w obliczu materializacji najgorszego ryzyka, jakim jest utrata reputacji, która może wiązać się włącznie z upadłością banku, analizują ryzyko i dzisiaj, a tak naprawdę od wielu już lat, w obszarze bezpieczeństwa ze sobą nie konkurują, a współpracują. Można powiedzieć, że dodatkowo oprócz tej pierwszej maksymy wypracowana została maksyma trochę zaczerpnięta z muszkieterskiej maksymy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dzisiaj w obliczu, gdy mamy do czynienia z incydentem, który dotyka jeden bank, zwieramy szyki i współpracujemy ze sobą, bo specyfika działania sektora bankowego polega na tym, że jeden bank jest uzależniony od innego. I dzisiaj problem jednego banku to nie jest problem tylko tego banku, ale innych banków, które są w otoczeniu tego banku. Bo jutro problem innych banków może się stać problemem tego banku pierwszego. Więc musimy ze sobą współpracować. Ta świadomość współpracy i potrzeby współpracy jest budowana i rozwijana. Efektem tego jest chociażby wola banków powołania fincert.pl, czyli Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Tam ogniskują się tematy, które są przedmiotem analiz, pobierania informacji przez banki i podejmowania działań już na etapie, gdy nie mówimy jeszcze o incydencie, a mówimy o pewnym zagrożeniu albo podatności systemowej dla danego może oprogramowania, aplikacji, czy mówimy czasami o pewnych zagrożeniach, podatnościach natury systemowej, gdy na przykład dostrzegamy pewne braki w prawie.